Marcin Wrzosek, niestety po utracie pasa KSW. Rozmawialiśmy przed chwilą z twoim rywalem Kleber Kojke, powiedział, że no w zasadzie nie było tak trudno, jak się spodziewał. Natomiast czy z twojej strony, co ciebie zaskoczyło? Szczerze mówiąc, to nic. Spodziewałem się, że jeżeli oddam mu te plecy, to bardzo będzie ciężko mu się wydostać. Zaskoczyła mnie decyzja, jednogłośna decyzja dla niego. Wydawało mi się, że pierwsza runda była dość wyrównana. Ja zadałem więcej celnych ciosów, parę razy trafiłem go tak, że oczy mu się wywróciły. Faktycznie miał tam chwilę kontroli, nie wiem dokładnie, ile to było, bo ciężko mi to, nie pamiętam aż tego tak dobrze teraz, więc musiałbym zobaczyć tą walkę, ale z 2 minuty miał kontroli. Wydaje mi się, że liczyłem na niejednogłośną decyzję dla mnie. To, że on wygrał jednogłośną, bardzo mnie zaskoczyło. Myślę, że mam nadzieję, że włodarze dadzą mi rewanż na dystansie 5 rund i odegram się. Taki natychmiastowy w sensie? Czemu nie? Jeśli chodzi w ogóle o tę walkę, mówiliśmy tutaj, ty twierdziłeś, że zastanawiałeś się, myślałeś o tym, że to będzie twoje zwycięstwo, ale gdybyś tak miał ocenić, co tutaj najbardziej, nie wiem, nie zagrało z tego, co sobie zakładałeś, co ci najbardziej nie wyszło z tego, co ewentualnie panowały sobie ten pojedynek, to o czym byś powiedział? Nie wyszło mi to, że dałem mu plecy i nie mogłem go z siebie zrzucić. Przybył się do mnie jak pierdolony rzep i nie mogłem go z siebie zrzucić. No, to nie zagrało ewidentnie w tej walce, prawda? Kto widzieliście tę walkę? No tak nie do końca, dlatego no że... No to jak sobie zobaczysz, to zobaczysz. Ale w trzeciej rundzie rzeczywiście to wyglądało tak, że... Trzecia runda to była porażka. Naprawdę bardzo szybko mnie sprowadził i tą rundę zdecydowanie on wygrał, ale drugą wygrałem się, że wygrałem ja. Pierwszą... Też wydaje mi się, że wygrałem. A jesteś zawiedziony takim pojedynkiem, kiedy w zasadzie pojedynek nie ma szans tak jakby rozwinąć skrzydeł za bardzo. Być może chciałeś, wiesz, żeby był bardziej efektowny, no bo okazja była wyśmienita do tego. Zdecydowanie to, że obawiałem się trochę tego sprowadzenia, nie pozwoliło mi się tak rozkręcić. Myślę, że gdybym miał do tej walki wyjść teraz jeszcze raz, rozegrałbym to trochę inaczej, poszedłbym o wiele bardziej agresywnie. Oddałem mu za dużo szacunku w tej walce, można powiedzieć. Powinienem po prostu jego mocniej wjechać, tak założyliśmy, że nawet jakbym go naruszył, to nie mam doskakiwać do niego, tylko pozwolić mu się przewrócić najpierw i być pewnym, że jest naruszony, że to nie jest podpucha, bo jak widzieliście, parę razy go się zrzuciłem, leżał chwilę, tak po prostu czekał, żebym ja do niego przyszedł, Nie widziałem wszystkiego dokładnie, ale wydawało mi się przez pewien moment, że kilka razy próbowałeś go gdzieś tam obalić jakimś wyniesieniem, tak właśnie zakrocze czy coś. To było w ferworze walki, czy rzeczywiście planowałeś może go zaskoczyć w jego własnej płaszczyźnie? W drugiej rundzie chciałem go przewrócić, żeby zaznaczyć rundę. Rozczarowujący taki moment na pewno dla ciebie bardzo, bo niedawno jeszcze cieszyłeś się ze zwycięstwa, teraz ten pas stracony, ale no właśnie, jak tam nastroje w ogóle, jak nastrój po tej gali? Tak poza nawet już samą walką. Przyjacielu, to są walki w klatce, to nie są szachy. Dwóch gości wchodzi, jeden musi wygrać, jeden musi przegrać. To nie wiem, co tu może być rozczarowującego. Tym razem ja przegrałem, mam nadzieję, że Martin i Maciek dadzą mi rewanż i odzyskam ten pas. Słyszałem, że Kornik się coś tam zesrał, że on nie przegrał z nim żadnej rundy, ale ze mną, kurwa, przegrał w pierwszej rundzie. Co to jest w ogóle za pierdolenie? Boże drogi, nie mogę czegoś takiego słuchać. Dzisiaj Kornik od wszystkich dostaje. No właśnie. Tym bardziej, że twój rywal mówił o tym szacunku, którego nie ma dla Kornika, a o tym szacunku, który ma do ciebie za to, że właśnie w taki, a nie inny sposób razem się zachowywali się także przed pojedynkiem. Bardzo szanuję Klebera, jest naprawdę spoko gościem i czemu miałbym nie okazywać mu szacunku? Za dużo dałem mu szacunku w walce. Przed walką i po walce szanuję go jako zawodnika i człowieka, ale za dużo dałem, może nie szacunku, ale zbyt obawiałem się tych jego mocnych stron i to mnie zgubiło. Ale to co znaczy, że masz takie poczucie, że powinieneś bardziej pocisnąć? Znaczy tak się zastanawiasz, że jak wchodzisz do klatki, to sobie myślisz tak, no dobra, no to teraz troszkę odpuszczę, bo lubię gościa, czy jak? Nie, absolutnie nie. Trochę bardziej odpuszczę, bo ma zajebiste jiu-jitsu i nie chcę w niego wjechać, żeby się nie dać sprowadzić. Najłatwiej jest kogoś sprowadzić, jak ktoś pcha się do przodu, wtedy na timingu można łatwo sprowadzić, na co Kleber ewidentnie czekał. Kilka razy próbował obalić, kilka razy mnie obalił. Nie mam czegoś takiego, że lubię go i nie będę go uderzał może teraz. Ale to też jest jakaś szkoła chyba dla ciebie, nie? Że jak teraz wchodzić będziesz następny raz do klatki, to po prostu walisz na maksa, nie? Bo chyba tak naprawdę o to chodzi. No
Ogólnie ta walka bardzo dużo mnie nauczyła. Tyle czasu na macie nie spędziłem trenując w jiu-jitsu, przygotowując się do żadnej walki, więc zrobiłem niesamowity postęp, jeżeli chodzi o techniki parterowe. W tej walce wiadomo, nie pokazałem ofensywy, bardziej defensywę, no bo w ofensywie był Kleber i nie dał mi się w ofensywie. Tak naprawdę niczym mi nie zagroził, nawet na sekundkę nie miał dopiętego duszenia, cały czas przekładał te ręce, ale nic nie mógł zrobić. Wydaje mi się, że ja bardziej go naruszyłem tymi czasami w drugiej rundzie, niż on mi zagroził tym duszeniem. Kontrolował mnie i to jest MMA i kontrola też jest punktowana, więc to tak jak można powiedzieć, jak... przepraszam Wojtku, wiem, że bardzo chcesz, zaraz ci tam powiedzieć. Jakbym powiedział, że na przykład można wygrać mecz piłki nożnej, podając sobie w głupiego Jasia w piłkę, prawda? Trzeba strzelać gole, tak? Czyli zabrakło goli. Pamiętasz naszą rozmowę długo przed o potencjalnej kontuzji? Czy to rzeczywiście, nie w formie wytłumaczenia, coś się działo, czy to był fake news, jaki do mnie dotarł? To był prawdziwy news. Miałem pęknięty dysk między kręgami. W 50% straciłem władzę w ręce. Możecie zobaczyć, jak chude jest moje lewe przedramię, a jak w porównaniu do prawego. I to nie od tego, że walę konia prawą ręką, chociaż to robię. Ale od tego, że po prostu zanik mięśnie miałem i po prostu widać, po prostu jak jest spompowane jest prawe, a jakie mięciutkie jest lewe. No ale dzięki Jarosławowi Świderskiemu, mojemu fizjoterapeucie, udało się tak do 70% odzyskać tą władzę i udało się nie wycofywać z tego pojedynku, chociaż chyba musieliby mi uciąć nogę, żebym się z tego pojedynku wycofał. To przykro mi bardzo, że się potwierdziła moja informacja. Chciałbym tylko wiedzieć, kto ci to powiedział. Osoba, która daje informacje z wewnątrz obozu przygotowawczego, jest zwykłą kurwą. Więc to osoba, która ci to powiedziała, jeżeli to oglądasz, jesteś zwykłą kurwą. Nie pozdrawiam cię. Szam na ciebie. Ale nie padło to szerzej. No padło, no bo przecież wszystkim opowiedziałeś o tym. Ale tobie tylko. Nie, bo i Martinowi Lewandowskiemu. Sporo osób o mnie się to pytało, więc albo ta kurwa, która ci to powiedziała to większej ilości osób. Ja tylko tobie. Przepraszam za niecenzuralne słowa. Emocje. I młodsi widzowie, nie oglądajcie tego wywiadu. Okay. Życzę w takim razie powrotu do zdrowia i już powrotu do mistrzowskiego statusu. Można powiedzieć, że jestem już na tyle zdrowy. Jeżeli włodarze nie będą chcieli mi dać rewanżu, poproszę ich o jakieś może możliwość walki za granicą, może na Rizin w Japonii albo gdzieś, gdzie będę mógł się odbudować przed powrotem Klebera i zawalczyć z nim jeszcze raz na dystansie 5 rund. Myślę, że gdybyśmy mieli jeszcze dodatkowe 2 rundy, wygrałbym je. Wiem, że to jest takie głupie pierdolenie, ale tak mi się wydaje. Dzięki bardzo. Zdrówka. Dziękuję. Co ci to powiedział? Nie mogę, Marcin. Ci. Co, jesteś teraz dziennikarzem, to wiesz, jakie są zasady. Jakbyś zdradził, to by było przerąbane. Tak?